jesteśmy już w grze. I tak, kolor czerwony, klasą human, Johnny Cage na północy mapy, kolor zielony, Nov grający rasą orków. Mapa jest dość świeża, jeśli chodzi o tutaj jej obecność w turniejach. Tutaj Nov pozdrawia fanów, pozdrawiamy fanów również Nova. Także trzymajcie kciuki i dopingujmy. Johnny Cage napisał what? To nie, może nie kojarzy tutaj standardowego pozdrowienia. No i co? Co buduje Nov? Widzimy, że baraki są tutaj, także będą grunty. Strzelam, że będzie FS. A Johnny Cage, czego się możemy spodziewać na tej mapie? Co my tu mamy? Tu jest obserwatorium. Tu jest pomarańczowy spot. Tu jest zielony. Tu jest pomarańczowy. No, generalnie bardzo fajna mapa dla Humana, bo widzę, że może szybko sobie skrypować tutaj laba. Wykupić shreddera, więc to drewno będzie na pewno mniejszym już problemem, jeśli chodzi o ekonomię. No i jest FS. Jest FS u Nova. Jest produkcja penu w trakcie. Arcymak Johnny Cage'a. Widzimy, że Johnny Cage już standardowo buduje towerkę Arcan Tower. Spodziewa się, że może tu być FS, może tu być Farseer, może tu być próba harasowania Humana w jego bazie, a ta towerka jest bardzo mocna na jednostki, które są przywołane przez bohaterów, takie jak wilki przykładowo, zadając im więcej obrażeń. Leci trzecia farma. No i tu raczej będzie się decydować Johnny Cage na creepowanie tego spotu, bo widzimy, że Footman już poszedł na tamtą pozycję. A czy Nov agresywnie będzie od samego początku? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Bo widzę, że już jest tutaj raczej stargetowany na... I koniec mapy. Są wilki użyte. Na pewno nie zdąży tutaj na tym creepie go sharasować. Towerka jeszcze się nie przekształca, więc teoretycznie może coś tutaj złapać milicjantów troszkę poobijanych. Musi uważać jedynie co na swojego grunta, żeby nie został surrendowany i FS-a przede wszystkim też. Tutaj Johnny Cage nie jest amatorem i wie, jak sobie poradzić w takich sytuacjach. Pierwszy tutaj worker pada, atakowany przez wilki. Nov na obieg prawdopodobnie, chociaż widzimy, że tutaj grunt wycofany. I tutaj próbuje Nov manewrować wilkami i fajnie to zrobił, bo prawie drugi level na arcymagu i tutaj dzięki temu, że zrefreszował tak naprawdę wilki, może czuć się póki co bezpieczny. No na tym drugim levelu ta mana by się regenerowała troszkę szybciej, no bo bohaterzy Humana. No na razie czeka na jakieś tutaj decyzje Johnny Cage'a. Najważniejsze w tym pojedynku to nie dopuścić do ewentualnego expo, do szybkiego zmasowania jednostek. I no musi uważać na... O, widzimy tutaj, o tym właśnie mówiłem, że musi uważać, no musi być cały czas dość skutecznie, jeśli chodzi o mikrowanie tych gruntów, bo Johnny Cage na pewno będzie próbował go okrążyć. No i robi się blacksmith, robi się kuźnia. Footmeny póki co stoją. No, no agresywnie. Agresywnie i ta agresja przynosi tak naprawdę na razie dość fajne korzyści, bo widzimy, że Johnny Cage nie creepuje. Tutaj się chyba będzie coś przymierzał. No musi jedynie co uważać na te wilki, bo tutaj utrata tych wilków sprawi, że arcymag będzie na drugim levelu. Fajnie pokuje tutaj arcymaga FS-em. No i też musi uważać, żeby nie zostać surroundowanym, ale Nov dzisiaj chyba w formie. Dzisiaj prezes nie oddaje tanio skóry. Buduje się sklep, buduje się tartak u Johnny Cage'a. Jest TC, bestiarnia, nie bestiarnia, więc przypuszczam, że może to być próba z wivernami. Arcymag gdzieś tutaj ucieka, obija tego wilka. Spójrzcie, jaki obity ten arcymag samymi wilkami, tak i tym połkowaniem ze strony FS-a. I co tutaj zrobi? No, fokusuje póki co Water Elementala i za wcześnie trochę ten atak i drugi lever na arcymagu. Ale musi uważać, żeby się nie surroundować, nie dać się surroundować w tym momencie, ani też grunta.
Cloak of Shadows, ojojoj. Spójrzcie jak sprytnie tutaj się zablokował. Nov. Obijany gdzieś tam footman. Ale wydaje mi się, że to będzie za mało, że tutaj ta agresja już będzie troszkę niepotrzebna. Bo za momencik wyjdzie MK. No ten arcymag ma tego Cloaka. Szkoda, że Nov nie wziął tego Cloaka, byłby to naprawdę bardzo przydatny item. Żeby tutaj gdzieś stanąć i po prostu wyczekiwać Johnny Cage'a. Jest kupiony już swój, jest regeneracja, także będzie regeneracja many, regeneracja zdrowia. No FS na razie na pierwszym levelu. Jest CC, ale też wyjdzie tutaj zaraz MK. Dwa rifle są tutaj już w armii Johnny Cage'a. Jest Creepjack, ale raczej może być nieskuteczny. FS mocno obijany, TC zesplitowany, będzie tutaj creepować. Będzie ciężko mu creepować tak naprawdę. No i jeśli przyjdzie tutaj MK, no to tym FS-em Nov za bardzo nie poprzeszkadza, więc raczej powinien też creepować z FS-em, żeby zdobyć przynajmniej ten trzeci level. No bo za momencik AM będzie miał trzeci level i będzie Bolt na FS-ie. No i niestety, albo będzie TP, albo po prostu ten bohater zginie. No i ginie. Błąd ze strony Nova. Tutaj jest stawiane expo. No i Johnny Cage, ciekawe czy będzie robił tutaj mida. Tak, będzie robił mida, ale tutaj na pewno mogą wypaść bardzo fajne itemy. Pierwszy prawie, drugi level na TC. No i widzimy Riderów. I jest grabież opracowywana, więc Nov chyba nastawia się tutaj na mocny push. W przypadku ty Johnny Cage będzie creepować. No ciekawe na co się Johnny Cage zdecyduje, czy będzie cofać, czy będzie raczej counter push na bazę Nova. Nie ma tutaj opracowanej fortyfikacji na barołach. Altar. Tutaj Nov sprytnie próbuje wymusić agresję na Johnny Cage'u, żeby się teleportował, ale Johnny Cage sprawdza najpierw expo i po zniszczeniu tego expo prawdopodobnie będzie robić dopiero TP. Jest zniszczony altar. Jest speed scroll, jest speed scroll, także w przypadku normalnego TP. No i widzimy, że Johnny Cage chyba będzie atakować właśnie bazę nowe, tak jak wcześniej wspominałem. Będzie pushować, będzie counter push, chociaż tak, będzie counter push. Będzie counter push na baroły. No i czy to może być base run? Ale ciekawe, trzeci level na arcymagu. Tutaj zboltowany rider i prawdopodobnie zginie. Bardzo mocno pobijana jednostki Nova. Nie ma w zasadzie jak się w tym momencie już obronić we własnej bazie. To chyba będzie niestety GG. No tutaj widzimy, że są dwie towerki, trzy towerki praktycznie u Johnny Cage'a. Szkoda. Szkoda, są barały zniszczone. Będzie na supply bloku. Johnny Cage nie jest na supply bloku, ma 36 do 48. Forma się właśnie wybudowała. No, no, niepotrzebnie po prostu traci tutaj zdrowie na swoich nosach. Wszystkie ridery pobijane. Jeden, drugi, trzeci. Drugi. Ma szans. Tak jest. Szkoda, szkoda. Szkoda, że nie creepował. Szkoda, może zabrakło troszkę Wyvern. No cóż, czekamy w takim razie na grę drugą. Nie wiem, czy to będzie to samo GN. Jest. Druga mapa to będzie Amazonia.
I już wystartowaliśmy. Za moment przejęliśmy się na drugą mapę tego pojedynku. Szkoda trochę tej przegranej. Na początku ta agresja była bardzo fajna. Bardzo fajnie to wyglądało z strony nowa. Natomiast gdzieś tam już ta granica została przekroczona. Gdzieś przeciągnął ten haras tą próbę puszowania. No i Johnny Cage wypracował sobie przewagę na levelach bohaterów przede wszystkim. Fajnie się stowerował, więc tutaj ten push nowa już potem był praktycznie bez szans i przenosimy się na drugą mapę. Nov versus Johnny Cage. Sobie na boosterze tylko sprawdzę jedną rzecz. Oj, a po lewo, okej. Jeden. No i tak, no w kolor żółty rasom orków na południu mapy, na północy kolor zielony Johnny Cage, rasom humanów. Wspominam, że 1-0 dla Johnny Cage'a w tym momencie, także tutaj przeciwnik Krzyśka prowadzi po dość szybkim pojedynku na pierwszej mapie, gdzie Nov został spuszowany przez Arcymaga, MK, Garifli, Footmany, Arcymag na trzecim levelu. Natomiast w międzyczasie Nov puszował Humana w jego bazie, natomiast tam były aż 3 towerki, do tego jeszcze milicja i ten push nie był aż tak skuteczny, nie był na tyle szybki, żeby zmusić Johnny Cage'a do teleportacji, do wycofania się. Przy okazji Nov stawiał jeszcze Expo. De facto z tym Expo było troszkę ryzykownie, bo tutaj raczej powinien postawić młyn, zamiast tego właśnie fortyfikację ewentualnie na barołach. No i to Expo w zasadzie opóźniło całą tutaj dalszą rozgrywkę nowa i miał tylko chyba riderów, którzy szybko zginęli. No i w ten sposób bardzo prosto przegrał pierwszą grę. Tu widzimy, że jest bardzo podobnie i Arcymag, FS jako bohaterowie. Jest grunt. Szkoda, że Headhunterów tutaj nie chce spróbować Nov na tej drugiej mapie. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy też, czy tutaj Johnny Cage będzie decydować się na Expo. Widzimy, że jest trzecia farma. Jest towerka postawiona, więc to Expo raczej chyba może tu nie powstać. Krypuje, a Nov biegnie na haras. Raczej obstawiałbym tutaj, że lepiej byłoby mu posłać peona w to miejsce, żeby kontrolował tą sytuację, bo widzimy, że Human tutaj de facto na tej mapie może sobie krypować to, ale tutaj czasowo troszkę mu to zajmie, więc Nov nie byłby aż tak do tyłu z doświadczeniem, a ten drugi level na FS-ie jednak zrobiłby różnicę, bo ten lighting no potrafi tutaj fajnie złapać niektóre jednostki, jeśli są na low HP. A Johnny Cage nic sobie z tego nie robi. Widzimy, że tutaj poszedł, będzie creepować pod bazą nowa. Więc widać tutaj doświadczenie Rosjanina. No a Nov robi dokładnie to samo co w pierwszej grze. Stara się tutaj pobijać. Natomiast spójrzmy, już będzie drugi level na Arcmagu. Bardzo fajne itemy. Outlets of Strength, Ring plus 3. No i grunt zostanie złapany. Zostanie złapany kosztem dwóch milicjantów. Ktoś to powinien obijać jako footmana. No a Arcymag będzie czeka. Kończy się te dwa, tutaj skończy się budowa sklepu. No i też ta towerka za chwilę powstanie, więc te wilki dużo damage'a nie zadadzą. O, widzimy, że tutaj zgoni footmana. No okej, okay, fajnie, przynajmniej coś pozabijał dwóch workerów i footmana. Natomiast widzimy, że drugi level jest Johnny Cage'a. Water Elemental został oczyszczony, bo widzę, że tutaj nie ma już many. Miał tej many dużo więcej. Grunt gdzieś tutaj sprawdza tą pozycję. No i zgarnął sobie item. Ponad ataku plus 5. O, a co tutaj się w ogóle stało? FS znowu okrążony. Kolejny błąd. Dość fatalny błąd Nova na pierwszym levelu. Traci swojego bohatera. Tak w poprzedniej grze. No, w poprzedniej grze też już wspominałem, że
rozczarowanie, tutaj gonienie w... za Humanem, który ma MK. No i potem dostał FS Bolta. Dostał Bolta. No i zginął tak naprawdę. I tutaj było bardzo blisko, bo przez chwilę nieuwagi Nov mógł stracić swojego bohatera po raz kolejny we wczesnym etapie gry. A player's forces are under attack. Się sklep, ale Johnny Cage spokojnie. Po prostu sobie krypuje tak naprawdę. Krypuje sobie, odpowiada na ruch Nova. Robi się TC. Tutaj ma zamiana, bo teraz Spear Launch jest zbudowany jako pierwszy. W tamtej grze mieliśmy dwa razy bestiarnie. Nov stawiał na harasowanie, na rushowanie, na pushowanie Humana. Riderami. Z grabieżą, z upgrade'em na grabież. A tutaj widzimy, że ciekawie jest Hitlord jak drugi bater. Oj, ale tutaj chyba nie został do świetnie. Sróżkę patrzy błyskawic. Trzeci nowy na arcymagu. O, powiem tak, no z jednej strony może się cieszyć, że nie MK tutaj wyszedł. Te orki są zbudowane, jest DC. Tutaj będzie jakiś creepjack. Bardzo blisko. Jest creepjack. Tauren prawdopodobnie jest zastąpnięciem. Czy tutaj będzie chciał złapać te footmeny? Ale... oj, to znowu doświadczenie? Aż nawet nie zauważyłem, no zastąpnięcie nie wiem, czy nie było przesadzone. Jest lighting, ale to nic z tego. Mógł stąpać na Pitlord. O, wow! To widzicie, co tutaj Pitlord posiada w swoim inwentory. Ponad ataku, plus 9, plus 5, plus 5. Tego gauntlet, jest oczyszczenie na Pitlordzie. Czy będzie surround? Krzysiu, pokaż swojego skilla. Jeszcze jedno oczyszczenie. Jest stąpnięcie prawdopodobnie, czy będzie przerzucone? Oj, FS bardzo mocno pobijany, jest jeszcze zaraundowany po raz kolejny Pitlord. Bardzo dobre zagranie ze strony Nova. Ten Pitlord ginie, arcymag prawie że przełożył TP. Szkoda, tutaj zaraz będzie mana na szamanie, będzie mógł oczyścić tego arcymaga. Uważaj tym FS-em, Nov, nie daj się zabić. Oj, 39, 13 HP. Aha, bo tu jest upgrade na szamanów w tym momencie leci, dlatego nie ma kolejnego szamana, właśnie się tak zastanawiałem. Szkoda, że drugiego szamana tutaj nie mamy. No i są castersi, jest dispel tutaj już w kolejce do ulepszenia priestów. A player's forces are under attack. Są kolejni szamani. Barrow 39 supply. 34 u Johnny Cage'a. Johnny Cage raczej nie zanosi się tutaj, żeby stawiał expo. Widzimy, że dopiero teraz jest stawiana kuźnia, więc jest opuściona. Na drugim levelu. Prawie przy niezniszczalności. O jedno. O jest. Czy wy to widzicie? Plus 31 na Pitlordzie. Plus 31 na Pitlordzie. Same szpony ataku wypadły tutaj Johnny Cage'owi. Że śmiało tankować tym Pitlordem i wybrać sobie po prostu rozpłatanie jako drugi skill. Będzie kosić. Wiemy, że Nov podchodzi pod sklep, zauważy tutaj Johnny Cage'a. Będzie seal, no jest tutaj bardzo blisko. Jest tutaj doświadczenie dla Nova. No i musi uciekać. Prawie trzeci level na TC. Drugi i trzeci na Pitlordzie. No troszkę lepiej ta gra wygląda w porównaniu z pierwszą. Ale Pitlord niesamowicie dotankowany. Niesamowicie napakowany tym damage'em. No dalej klikuje. Szpony ataku. Talizman.
typu. Leci do Pitlorda. Leci do Pitlorda. Trzeci level na Pitlordzie. 50 supply u Jenny Cage'a. Widzimy, że SB są już tutaj również. Już są upgrade'owane. Jeszcze nie. Check. Mamy dispel. Jest slow. Ale tutaj sorcerki nie są zupgrade'owane. No ale tu jest ward Jenny Cage'a. Także Jenny Cage będzie widział, gdzie Nov ewentualnie się wybiera. I na spokojnie sobie zrobi tego czerwonego klipa. Wow, a tu widzimy, że w międzyczasie Nov postawił Expo. Oj, nie wiem, czy tutaj zdąży to zrobić. Ma TP? Nie ma TP. To może być duży błąd. Może go sporo kosztować. Nie mając TP, tak daleko się wypuszcza. Jonny Cage po tym klipie wejdzie tutaj na tą pozycję. Widzimy zresztą też dwa footmeny, które już tutaj atakują ekspansję. Natomiast Nov nie ma jak się wrócić. Dwie towerki będą musiały zostać anulowane i tutaj 380 golda będzie w plecy. Jest Headhunter Lin style, można powiedzieć. Trzeci, bardzo mocne itemy również na TC. Nie zdąży, no tutaj biegnie do sklepu. A tak jak mówię, no brak tego TP jest... Chociaż, czy on kupuje TP? Nie kupuje TP. Wie, że straci tutaj to expo. Odpuszcza, ale widzimy, co Jenny Cage tutaj robi. Jenny Cage od razu stawia counter expo. Kupi sobie czas, natomiast... Paroły są ulepszone tym razem. No i będzie Nov musiał się wycofać. Tutaj presję teraz będzie Jenny Cage próbować wywrzeć na naszym graczu. Ponieważ stawia ekspansję, Nov prawdopodobnie nie domyśli się albo nie szybko nie zauważy, że tam jest ekspo postawione. Bo będzie skupiony na walce, będzie skupiony na obronie. A Jenny Cage na spokojnie będzie minuta po minucie po prostu zdobywać tą przewagę ekonomiczną. Z 54 supply. Oj, tutaj widzimy, że jeden footman zabił chyba peony. Okej, tutaj bestia kodok gdzieś próbuje sobie wejść. No, dispel raczej nie będzie tutaj skazany. I co, leci TP, Jenny Cage ma ekspansję. Gdzieś tam chapie ta bestia kodo, ale nie mógł nikogo zjeść. Mimo, że bardzo głodny, nie dał rady. On dwa zwoje leczenia. Nowa, no, jego armia jest dość silna, jest na supply bloku niestety. No i 50 supply u Jenny Cage'a. Nov musi koniecznie znaleźć expo. Musi. Tutaj widzimy, że leci wilk, ale raczej chyba nie zdąży dobiec, chociaż na ostatnią chwilę zdąży. Widzisz, że SB tutaj wybiegnie z tej pozycji i tutaj przejęty przez SB. Ale raczej bym się domyślił na miejscu Nova, że tam jest to expo. Że był jakiś powód, dla którego te jednostki stamtąd wychodziły. I widzimy, gdzie są bohaterowie. Tutaj dwaj bohaterowie. Pane Cage'a są w jego bazie. Dlaczego Nov nie schował tych peonów do barrowów? No fatalny błąd. Fatalny, naprawdę bardzo fatalny błąd. Będzie TP od Jenny Cage'a. Czwarty level na arcymagu, prawie piąty. Szkoda, widzimy, że ekonomicznie Nov w tym momencie dał działa, nie schował peonów. Zostały one wszystkie wybite. Nie dość, że jest na 49 supply. To jeszcze nie ma możliwości za bardzo wydobywania złota w tym momencie. Gdzieś tam próbuje jeszcze coś powalczyć. No, szuka tej możliwości, ale stowerowany Jenny Cage. Czy to z jednej, czy to z drugiej strony. Nie ma TP, ma speed scrolla. Okej, próbuję tutaj atakować w tym momencie, ale Jenny Cage wydaje mi się, patrzmy, już 66 supply. Ta produkcja jednostek ruszyła bardzo mocno. Ma to expo. Tu jeszcze Water Elemental stoi przy ekspansji Nova. Broni tej pozycji, żeby czasem tutaj przysięgnie zbudował counter expo.
No i widzimy, że speed scroll użyty. No musi się wycofać, robi się to bardzo niebezpiecznie. Bardzo duże SB. NPC nie ma za bardzo jak wejść. Jest dobre stąpnięcie, ale grunty bardzo mocno podbijane. Jest info użyte na arcymagu. Niewidzialność naprawdę. Piplot wchodzi w środek. Potężny damage, 28 damage'a. I po prostu niszczy te jednostki, jedna za drugą. I wydaje się, że no traci tutaj tą przewagę, którą de facto sobie wypracowywał od samego początku gry, bo nie wyglądało to źle. A jednak pierwszy błąd z brakiem TP i kirpowaniem czerwonego flipa. No to expo było dużo szybciej, to po pierwsze ze strony Nova, po drugie gdyby miał to TP, sądzę, że w tamtej sytuacji mógłby się spokojnie wybronić. A tutaj widzimy, że TC pada, FS zaraz padnie i będziemy mieć 2-0. No i niestety to koniec przygody Polaków.